Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam trochę o problemach z baterią, jakie ma mój egzemplarz Nexusa 5. Czyli zacznijmy od tego, kiedy te problemy się pojawiły i było to około ponad tydzień temu, chyba 10 dni temu. No i to był jakiś drastyczny właśnie spadek baterii, czyli tak zwany battery drain. I teraz, jak możecie zobaczyć, system Android jest bardzo wysoko, więc mam nawet dwa procesy system Android, nie wiem jak to się dzieje. Jeden ma 64, jeden ma 16%. I tak naprawdę na górze powinien się znajdować ekran lub telefon nieaktywny. Nie wiem, czym to jest po prostu spowodowane. Ostatnio miałem też jakąś dziwną sytuację, że nawet Google Plus był na samej górze i miał wtedy 63%. Więc no nie jest dobrze. No teraz niedawno właśnie odłączyłem telefon od ładowania i spadło już 13%. A na ekranie, zaraz Wam pokażę, miałem dosłownie 5 minut, czyli no nic, to nie jest tak bardzo mało. No i sam nie wiem, jak to się w ogóle stało. Problem jeszcze się nie rozwiązał, chociaż miałem wrażenie, że już tak było, że się rozwiązał, ponieważ parę dni ostatnio właśnie trzymał tak jak zwykle, ale właśnie dzisiaj znów z tą baterią zaczęło się coś dziwnego dziać. Szczerze, nie mam pomysłów, co to może być. No nie wiem po prostu, co to może być. No na pewno jakaś aplikacja, która no po prostu drenuje mi tą baterię. Ale no nie mam pomysłu, jak to może być aplikacja, ponieważ używam w tym momencie aplikacji, których używałem od bardzo dużego, długiego czasu. Więc myślę, że nie powinno tu się nic dziać. No ale jeśli macie jakieś pomysły właśnie, że może być to jakaś używana przeze mnie aplikacja, to śmiało napiszcie w komentarzach, bo ja kompletnie nie wiem, co z tym zrobić. I powiedzcie koniecznie, jak wasze egzemplarze Nexusa 5 wytrzymują na baterii. Tak więc to było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć.